Dzień dobry, a raczej dobry wieczór Państwu. Witam na spotkaniu z panem redaktorem Mariuszem Szczygłem. Spotkaniu organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski i Wrocławskie Centrum Akademickie. Pana redaktora gościmy we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim dzięki programowi, który organizowany jest przez miasto Wrocław i sponsorowany przez miasto Wrocław. Poświęcony jest ten program zapraszaniu gości, którzy jako visiting professor wygłaszają wykłady, dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem. Pan redaktor zaproponował i tak ta idea zostanie zrealizowana, żeby to była bardziej rozmowa niż wykład, że to bardziej dialog niż tylko jakieś ex cathedra przemówienie. To jest też coś, co jest przecież dzisiaj żywiołem akademickości tej debaty, tej rozmowy bardzo nam wszystkim pewnie potrzeba. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania nie jest tytułem przypadkowym. W Czechach mieszka moja dusza. To z jednej strony deklaracja, z drugiej strony pewnie jakiś rodzaj wyznania, a z trzeciej strony to jest przecież osadzenie w tym kontekście, który nas tu wszystkich zgromadził, bo gdyby nie wysiłek pani dr Magdaleny Matkowskiej-Jerzyk z Zakładu Bochemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, to tego zdarzenia pewnie by nie było, albo byłoby ono w jakimś innym kształcie. Stąd ten bohemistyczny wątek będzie nam się tutaj pojawiał. No a skoro bohemistyczny wątek w kontekście poszukiwania duszy i w kontekście poszukiwania miejsc w Czechach w wypadku redaktora Mariusza Szczygła odbywa się przede wszystkim narzędziami reporterskimi, to nie może się to odbyć bez kontekstu medialnego, reporterskiego, reportażowego właśnie. Stąd też i moja tutaj obecność i moderowanie tej dyskusji. Zacznę w sposób, który może się wydawać podchwytliwy, ale skoro tytuł spotkania, tytuł tekstu, tytuł materiału jest kluczowy, bo jak nie masz tytułu, to nie masz materiału, bo to tytuł prowadzi odbiorcę przez materiał, przez tekst. Jakim cudem dusza może mieszkać w Czechach? Przecież to takie ateistyczne państwo. Gdzie ta dusza? Dobry wieczór, witam wszystkich. Jeśli ktoś tutaj dzisiaj będzie chciał słuchać naszej rozmowy, to jest mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, bo czasami przez ten mój mikrofon tutaj narzekają różni odbiorcy, że niezbyt dobrze. Dusza. No co to jest dusza? Dla mnie jako człowieka, który nie jest wyznawcą tej wersji judeochrześcijańskiej absolutu, jest życie psychiczne, życie wewnętrzne, to wszystko, co nie jest związane z naszą fizjologią, ale na nią może też wpływać oczywiście, bo wszyscy wiemy, że istnieje psychosomatyka. Dusza to po prostu moje życie wewnętrzne, to jest przestrzeń, w której to życie umieszczam, taka przestrzeń, bym powiedział, metafizyczna, czasem wyobrażona i przestrzeń, z której czerpię różne rzeczy dla tego swojego życia wewnętrznego. Także można mieszkać w Warszawie, a jednocześnie, częściowo przynajmniej, żywić się duchowo, psychicznie tym, co się dzieje na przykład w mieście Praga i czerpać inspiracje z różnych zjawisk, które w tym mieście i w tej kulturze, bo to nie tylko o miasto chodzi, zachodzą. Właśnie, to pytanie fundamentalne to byłoby pytanie, czy mówimy o Czechach, czy mówimy o Pradze i czy to jest to samo? Najpierw mówimy o Pradze, potem mówimy o Czechach. To nie jest to samo oczywiście, bo Czechy to jest bardzo zróżnicowany kraj. Od północy przemysłowej, pełnej bezrobotnych, po południe Morawy, które są bardziej nawet wizualnie południowe, czyli mówi się, Czesi mówią chętnie, że Morawy to jest Prowansja Europy Środkowej. No i coś w tym jest.
północ bardziej bezbożna, południe bardziej religijne. Także to nie jest oczywiście jeden kraj. I ja oczywiście czerpię bardzo dużo z kultury czeskiej, która jest dla mnie taka nieoczywista, bardzo wciąż po 20 latach nieoczywista. Czerpię z kultury czeskiej, która jest bardziej kulturą pytań i wątpliwości niż kulturą odpowiedzi i pewników. To nasza kultura katolicka ma te pewniki i te odpowiedzi. Czesi są bardziej sceptyczni. Więc oczywiście czerpię z tej szeroko pojętej kultury, ale jednak Praga to jest, jak sobie wyobrażam siebie w jakichś takich fajnych, szczęśliwych dla mnie miejscach, to najczęściej jest, chciałem powiedzieć niestety dla reszty Czech, to jest Praga. To są różne miejsca w Pradze, które po prostu fantastycznie wspominam, albo które mi się kojarzą z takim stanem szczęśliwości. No i Praga i Czechy. No nic nie wyjaśniłem tą odpowiedzią, ale no może to tak rozdrobiłem na części, na jak się chleb drobi kaczkom, prawda, albo łabędziom. To jest dalej ten sam chleb, nic się nie zmieniło, tylko że mniejsze kawałki. Także nic tu nie wniosłem, ale po prostu rozdrobniłem tylko. To zestawienie właśnie, czy ta wątpliwość, czy to jest to samo, czy to jest coś innego, czy Praga to są Czechy, a czy można poznać Czechy z perspektywy, czy przez Pragę, czy ktoś, kto do Pragi jeździ, może powiedzieć, że zna Czechy. Jeśli jeździ ktoś myślę, do Warszawy. Nie, że nie, nie. Mhm. Tak samo jak mówią w Stanach, że Nowy Jork to nie jest Ameryka, tylko to jest Nowy Jork, więc Praga jest Praga, Czechy są Czechami. Myślę, że Praga jest bardziej, znaczy mieszkańcy Pragi są bardziej liberalni, bardziej otwarci, trochę później chodzą spać niż reszta kraju, tak gdzieś o pół godziny później na moje wyczucie. Jednak prowincja czeska z takiej perspektywy wielkomiejskiej naszej, czy w ogóle Europy Zachodniej, jest taka bardzo, bardzo prowincjonalna w tym sensie, że wszystko jest takie przycupnięte, malutkie, właśnie wcześniej się chodzi spać, każdy się zajmuje sobą, wije to swoje gniazdko, ale oczywiście w tym nie ma nic złego, to jest dla mnie na przykład bardzo ponętne, bo Czesi, oczywiście tu generalizuję na potrzeby naszej rozmowy, potrafią sobie budować swoje światy wewnętrzne, swoje właśnie wite gniazdka. Jest nawet taki film Peliszki czeski, który bohemiści znają pod tytułem Peliszki, czyli pielesze, czyli właściwie nasze. To różnie jest tłumaczone. Są dwa tłumaczenia, bo były dwa tłumaczenia tego filmu i on był dwukrotnie emitowany, raz w kinach, raz w telewizji. I raz to było gniazdka, jako peliszki, jako gniazdka, a raz, nie pamiętam w tej chwili, może bohemiści nam napiszą, jeśli tam coś się pisze, jakiś czat, nie wiem. Tak? To był chyba jako gniazdka, a drugi był może jako może pielesze, nie wiem. W każdym razie ten, jeśli ja mam mówić o moich odczuciach dotyczących czeskiego kraju i czeskiej prowincji, no to raczej właśnie każdy to piórko do swojego gniazdka znosi, dba o to gniazdko, dba o ten swój ogródek, dba o obejście wokół swojego domu. Suma tych ogródków tworzy bardzo piękny kraj, więc już dbałość o ten ogródek to jest rodzaj takiego patriotyzmu. Ważne jest, żeby dobrze zjeść, żeby nie wadzić sąsiadom i żeby nam sąsiedzi się nie wtrącali do niczego, żeby z tymi, których lubimy, spotkać się na piwie, żeby od czasu do czasu zaśpiewać coś fajnego, może być w knajpie, a może być wspólne śpiewanie na jakimś koncercie muzyki, którą nazywamy dechowką. Ważne jest, żeby mówić dzień dobry i żeby inni nam mówili dzień dobry, bo to podkreśla naszą, Boże, myślę po czesku, soulat, naszą zgodność ze światem, tak,
taką kompatybilność. O właśnie, być Czechem to być kompatybilnym z otoczeniem. Teraz mi to przyszło do głowy. A być Prażakiem to nie zawsze być kompatybilnym z otoczeniem. To jest chyba ta różnica. I tylko, że na tej czeskiej prowincji, czyli w tych Czechach poza Pragą, kompatybilnym może być nawet para LGBT. Ona może być kompatybilna. Ja znam kilka par damsko-damskich czy męsko-męskich, które mieszkają na wsi czeskiej. I bardzo sobie to chwalą. Nikt się im nie wtrąca, oni się też nie wtrącają do niczyjego życia. I być może wcale nie świadczy to o jakiejś takiej prawdziwej akceptacji dla inności, dla odmienności, ale świadczy o tym, że Czesi starają się zachowywać taki mieszczański pozór. On nie zawsze musi być mieszczański, bo to jest na wsi, ale po prostu nie wtrącanie się, taka zdolność do tego, żeby innym dać swoją przestrzeń, że niech sobie w tym swoim gniazdku robią co chcą. Więc tam to jest możliwe. Co jeszcze, jeśli mówimy o Czechach jako kraju? Ja mówię o moich odczuciach. To nie są odczucia naukowca, to nie są kogoś, kto badał. Ja mówię o tym, że jako reporter spotkałem się z taką wersją czeskości. I teraz no, ja ją tak odbieram. To jest po prostu mój odbiór, więc od razu zaznaczam, że w tym wszystkim, kiedy myślę o Czechach, jakoś widzę takie umiłowanie zwyczajności, celebrowanie zwyczajności, umiłowanie szczegółu i też taka... U nas się mówi często, że ktoś wyżej coś robi niż ma pośladki, prawda? Że tak powiem w wersji łagodnej. Postaw się, a zastaw się. O, to nie, to ta czeskość, którą ja obserwuję, nie ma tego. Tam nikt nie musi być kimś lepszym niż jest, wystarczy mu to, jaki jest. To nawet widać też w metrze praskim. O właśnie, już tutaj dochodzimy do Pragi i do tego ja widzę taką różnicę. Będzie ostatni akord tych moich rozważań, tych moich przykładów, bo jestem reporterem, więc zwracam uwagę na szczegóły. Ja widzę taką różnicę w praskim metrze i w warszawskim metrze. To jest różnica, to jest obserwacja, którą wzmocniły we mnie kobiety czeskie, kiedy jakieś moje koleżanki, czy znajome, czy przyjaciółki z Czech przyjeżdżają do Warszawy i czasami jedziemy metrem, czy gdzieś idziemy sobie po Nowym Świecie, to one czasami pytają, słuchaj, a u was jest jakieś święto? Ja mówię, nie, dlaczego? No bo zobacz, wszystkie kobiety są umalowane, Polki są umalowane. Ojej, jakie mają ozdobne pończochy. Matko, Polki mają ciemne pończochy. Ja mówię, a co w tym dziwnego? Ja akurat się nie wyznaję w pończochach ani w make-upach, ale to słyszę właśnie od Czeszek. No nie, no przecież Polki wyglądają, jakby było jakieś święto. Są wystrojone, są ubrane. Ja mówię, no tak, nie mamy żadnego święta, po prostu tak wyglądają. No i to jest to zaskoczenie Czeszek, bo jak się wejdzie do czeskiego metra, to tam każdy wygląda zwyczajnie. Każdy, to jest oczywiście na potrzeby tej rozmowy. Nie każdy, może większość, może tylko ci, na których ja zwracam uwagę, ale wrażenie jest takie, jakby ludzie bardzo po prostu stawiali na zwyczajność. To nie chodzi o to, że są zaniedbani, tylko nie są specjalnie uszykowani. No, na przykład ja dzisiaj tutaj założyłem białą koszulę, bo uważam, że dobrze się wygląda w białej koszuli. Białe światło dobrze działa na twarz, białe światło, które się robi od białej koszuli. I jakbym szedł do czeskiej telewizji, to bym założył prawdopodobnie jakąś fajną koszulę i taką marynarkę nieodświętną, casualową, ale jednak marynarkę.
Natomiast jak się otworzy telewizor czeski telewizor, jak się otworzy telewizję w Czechach i obejrzymy jakiś talk show, to bardzo wielu naukowców, profesorów, myślicieli, nawet dziennikarzy, a nawet celebrytów wystąpi w swetrze. Ulubiony kolor mężczyzn czeskich mężczyzn to jest bury. No, oni przyjdą zwyczajnie do tej telewizji, ja nie. Znaczy, w ich jakby porównując. I teraz to jest właśnie w tym metrze praskim, że tam nikt nie udaje kogoś, kim nie jest. Tam ktoś założy garnitur i kroksy. Trochę ci Czesi wyglądają, teraz mówię, ci Czesi w tej wyobraźni i w tej wersji, którą ja tu rysuję, wyglądają jak Adam Michnik, jeśli ktoś kojarzy. Mój były szef-redaktor, jak Adam Michnik, czyli on potrafi założyć spodnie od garnituru i kroksy. I to jest właśnie dla mnie styl czeski. I on już się też, że tak powiem, zadomowił w Pradze, w praskim metrze. Po prostu dominuje zwyczajność i nieudawanie kogoś, kim się nie jest, albo ja też nie udaję kogoś, kim nie jestem, ale jakby tam się mało gra. O, takie mam wrażenie. Pokręciłem tutaj, wrzuciłem mnóstwo wątków, przepraszam za to, nie jestem naukowcem, tak jak Państwo, i musiałbym się długo zastanowić, żeby to usystematyzować, no ale to jest taka moja garść, powiedzmy, taka wiązka obserwacji i odczuć reporterskich i człowieka, który kocha Czechów. Ja do tego może dodam, przyszło mi tak do głowy, jak słuchałem tego, co pan redaktor mówi. Po pierwsze, uzupełnię to, co nam uciekło, to znaczy to drugie tłumaczenie filmu pod jednym dachem. Tak mi tutaj doniesiono. Pod jednym dachem, tak. Tak, żebyśmy to w pewnym wieku będąc oglądali, jeśli się w nim było. No, ale tak dwie kwestie podniosę. Jedna to jest właśnie tej zwyczajności, która pod jednym dachem się pojawia. Ona się pojawia, będę się posługiwać polskimi tytułami czeskich filmów, czyli w Szpitalu na peryferiach, i ona się bez wątpliwości też pojawia w Kobiecie za ladą. To jest taka perspektywa, która u nas pewnie nie byłaby wydajna, a gdyby była wydajna, zostawiając kwestię czasów i jej zmienności, to właśnie byłaby Szpitalem w Leśnej Górze, którym Szpital na peryferiach nie był, bo jest zwyczajny. Ale ta opowieść o ogródkach i o tej prywatności przywołała mi wspomnienia z takich ćwiczeń, które robiłem kilka lat temu na Uniwersytecie Karola w Pradze, reporterskich, w których jak tam jechałem uczyć, to najpierw było zadanie dla grupy, żeby przygotowali taką próbę reporterską, reportażową, poświęconą miejscu prywatnemu, intymnemu, czemuś, co jest ich własne, prywatne. Czasem to też ćwiczę na naszych studentach. To najlepsze teksty to były teksty o altanach i o domkach w ogródkach działkowych. To było w Pradze, to byli w dużej mierze prażanie, ale to, co najlepiej wyszło, to była ta intymność, taka właśnie furtka, dróżka i dacza na ogródku. Tak, to jest bardzo ważne. Ja mam taką teorię, że Czesi od poniedziałku do piątku nie żyją, tylko tkwią w poczekalni życia. Prawdziwe życie zaczyna się w piątek po południu, dość wczesnym. Tak, wszyscy się chcą urwać z uczelni, czy ze szkoły, czy z pracy, czy z urzędu, już po obiedzie, już około 13-14 i jechać na chatę lub chałupę. Jest podział na chaty i chata je nieco innego niż chalupa. My to nazywamy daczami i tam się odbywa to prawdziwe życie, to życie też takie też wewnętrzne. Tam się właśnie czyta książki, tam się grilluje, tam się gra na gitarze, tam się śpiewa, tam się rzeźbi, tam się oddaje swoim zalibam albo koniczkom. Koniczki to koniczek, to jest hobby. Tam się pije piwo, no, tam się chodzi w dziurawych skarpetkach, tam jest ten czas prywatny i czas ładowania akumulatorów, a poniedziałek, piątek, no to jest przeczekujemy w tych fabrykach i w tych urzędach i w tych szkołach ten czas, a prawdziwe życie jest tam. Rzeczywiście i to miłe zaskoczenie dla mnie. I może bym sam tego nie wymyślił, ale się cieszę, że tak jest, bo to potwierdza moją obserwację, że rzeczywiście można być prażaninem z bloku, można być prażaninem z kamienicy pięknej na Winohradach,
a jednocześnie uważać, że to, co bardzo osobiste i prywatne, intymne, odgrywa się tam na tej daczy. To rzeczywiście, i to byli studenci dziennikarstwa, którzy o tym pisali? O tym pisali studenci dziennikarstwa i polonistyki praskiej. Ćwiczenie było. A panie profesorze, ja mam takie wspomnienie z tego dziennikarstwa. Nie wiem, czy to się nada tutaj do naszego spotkania, ale jednocześnie może będzie taką jakąś wskazówką warsztatową, jeśli nas słucha ktoś z dziennikarstwa. Czy nas teraz oglądają ludzie, kandydaci na dziennikarzy, tak, czy nie? Oglądają, tak? Oglądają. Powiem, że miałem kiedyś kilka takich zajęć dla studentów dziennikarstwa. Czuwała nad tymi moimi zajęciami pewna pani docent, po czesku docentka, nie pamiętam w tej chwili jej nazwiska, czuwała nad tym, co ja mówię, no i opowiadałem na zajęciach, jak zacząć tekst, jak zacząć reportaż, opowiadałem o tym, jak ja zaczynam reportaż, bo no wiadomo, że najlepiej się uczy na swoim przykładzie. I w książce Gotland jest taki reportaż, taki rozdział, który nazywa się po polsku Kochaneczek. Chodzi o pisarza, którego nazywano kochaneczkiem ludu. Był uwielbiany pod koniec lat 80. po zwycięstwie praskiej wiosny przez swoich czytelników. Nazywał się Jan Prochaska. Po czesku Kochaneczek to jest Milaczek. Milaczek nie ma rodzaju, czyli można powiedzieć do ukochanej dziewczyny Milaćku i można powiedzieć do ukochanego chłopaka Milaćku i do ukochanej kotki, która tutaj teraz skoczyła za mną, do ukochanej kotki też można powiedzieć Milaćku. I ten rozdział pod tytułem Milaczek, czyli kochaneczek, zaczyna się tak. Ja bym taki maleńki fragment przeczytał, bo chcę powiedzieć o pewnym triku, który zastosowałem psychologicznym. Otóż ten rozdział Kochaneczek zaczyna się tak. Coraz trudniej pochować człowieka. Nagle nastąpiła nieprawdopodobna wręcz komplikacja pochówków. Niektórzy w ogóle nie mieli prawa być pochowani. Urnę Józefa S. rodzina trzymała w domu. Próbowano ją pochować kilka razy, ale nigdy się nie udawało. Ktoś wpadł na pomysł, by zrobić to za granicą, lecz urnę zdemaskowano w pociągu ekspresowym do Wiednia. Była źle ukryta w ubikacji między muszlą a umywalką. Ci, którzy mogli być pochowani, mieli również prawo do nekrologu, z jednym wyjątkiem. Nie podawano w nim godziny ceremonii. Ci, którzy mieli prawo do godziny, tylko pozornie byli lepsi. Tak naprawdę komplikowali życie swoim żywym znajomym i przyjaciołom. Przejrzyście wytłumaczył to żyjący w Czechosłowacji Niemiec poeta Rainer Kunze. Umarł A. Pogrzeb odbędzie się o 17:00. Krematorium Motol. Ci, którzy mieszkają na Motolu, wybierają się w drogę już o 16:00. Wiedzą, że jeśli zmarł ktoś taki jak A, to nie jest wskazane, aby wszyscy o tej samej porze wyszli na ulicę. Dla mieszkających dalej jest jasne, że spóźnią się, o którejkolwiek by wyszli. Zamyka się bowiem ulicę i kieruje samochody żałobników na objazdy przez przedmieście i okoliczne wioski. I tak dalej, i tak dalej. Potem jest taki moment, że o spaleniu pewnego biologa, chodziło o spalenie jego ciała, członka Akademii Nauk, zawiadamiano nie dość, że w ostatniej chwili, to jeszcze z okrutną satysfakcją, że stanie się to o 6:30 rano. Znanego filozofa kremowano o 7:00 i nie było żadnych możliwości zmiany godziny. Chodziło o to, żeby jak najmniej ludzi dotarło na ten pogrzeb. To jest początek tekstu, gdzie pisze o pogrzebach dysydentów w czasie komunizmu, w Czechosłowacji, osoby, których pogrzeby mogły zamienić się w jakieś manifestacje polityczne. Po prostu ich pogrzeby odbywały się albo bardzo późno, albo bardzo rano, po ciemku. No i tutaj zaczyna się od tej urny Józefa S., która
które nie dało się pochować, ponieważ władze uniemożliwiały pogrzeb, więc chciano ją pochować w Wiedniu. I teraz tak, przeczytałem to na Uniwersytecie Karola na dziennikarstwie, ten początek, i wyjaśniłem studentom, to też chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że w moim pisaniu nic nie może przeszkodzić historii, fabule. I najważniejsze tu były te pogrzeby, sposoby utrudniania pogrzebów. Natomiast tu się pojawiają jakieś postaci, które umarły, czyli Józef S., albo znany biolog, albo znany filozof. I ja nie podaję na początku tego reportażu w ogóle ich nazwisk. I powiedziałem studentom, że nie podaję tych nazwisk, dlatego że nie chcę na początku tekstu, na początku rozdziału czytelnikom zaśmiecać głów niepotrzebnymi w tym momencie nazwiskami. Ważna jest opowieść, ważne są te szczegóły, natomiast nazwisko i funkcje nie. Jeżeli zbyt wiele informacji dam na początku, to czytelnik będzie nimi obciążony. Gdybym ja tu napisał urnę Józefa Smyrkowskiego, który był przewodniczącym parlamentu czechosłowackiego w latach między marcem 68 a styczniem 69, po czym został z niego usunięty i był dysydentem, prawda, i działaczem antykomunistycznym. Jak ja bym to wszystko tam włożył, to by mi to bardzo rozbiło tę opowieść. Nawet kiedybym dał tam nazwisko, to czytelnik by już musiał uznać, znaczy podświadomie by chciał to nazwisko zarejestrować, czyli obciążyłby tym nazwiskiem niepotrzebnie swoją pamięć. To nazwisko się pojawi, ale później, kiedy ja już czytelników uwiodę, kiedy ja już ich wciągnę do tej historii, kiedy oni się przejmą tymi pogrzebami, no to potem ja im mogę walić nazwiska, nie? I pisać, kto to był ten biolog i ten filozof, a na początku po co? Nie ma takiej potrzeby. Mój kolega Mariusz Surosz, który był konsultantem przy tym Gotlandzie, jest historykiem i dziennikarzem, też kiedy poprawiał mi tam pewne, znaczy jakby dawał uwagi do różnych fragmentów, mówił, słuchaj, tu jeszcze powinieneś dodać więcej informacji historycznych. Czasami ulegałem, ale często nie ulegałem, bo wydawały mi się one niepotrzebnym obciążeniem, niepotrzebnym balastem. To znaczy dawałem tylko tyle, ile wydawało mi się to niezbędne, żeby czytelniczki rozumieli fabułę. I tak jak mówię, najpierw uwodzimy, a potem dajemy szczegóły. To jest tak, jak na randkę idziemy. Najpierw biała koszulka, perfumki, lubią sobie zrobić, prawda, usta w jakimś kolorze, mężczyźni się przyczeszą na taką randkę i na randce, na początku chcemy się pokazać jak z najlepszej strony. I to samo jest z początkiem tekstu u mnie. A potem już oczywiście wyjdą jakieś niewygodne szczegóły, prawda, że tam no coś takiego, czego nie chcemy od razu pokazywać. I to samo jest w tekście. Więc jak już uwiodę, to wtedy pakuje informacje wikipedyczne, że tak powiem, w skrócie mówiąc. No i wtedy pani docentka powiedziała, no doceniamy pana sposób pisania, bardzo nam się podobają pana książki, ale u nas mówimy studentom na Uniwersytecie Karola dokładnie coś odwrotnego. Jak się pojawia jakaś postać, natychmiast musisz wyjaśnić, kto to jest. Na co zakończyliśmy ten wykład, który był moim wykładem, no ale pani docentka mi robiła ten hospitalizację tak zwaną. Nie, to się nazywa hospitalizacja chyba, tak? Hospitacja się. Jak to się nazywa? Hospitacja, przepraszam. Hospitalizacja to w szpitalu na peryferiach. Hospitacja. I pani docentka, która mi zrobiła hospitację, ja nie chciałem, żeby ona się źle czuła, więc powiedziałem, drodzy państwo, w Polskiej Szkole Reportażu, którą stworzyłem z Wojtkiem Tochmanem i z Pawłem Goźlińskim, my mówimy studentom tak. Będą tutaj do was przychodzić bardzo różni wykładowcy, bardzo różne reporterki i reporterzy, którzy mają różne pomysły na reportaże. Jedni piszą tak, jedni inaczej, drudzy inaczej. Jedni nagrywają, drudzy nigdy nie nagrywają. Jedni tylko notują, drudzy tylko pamiętają. I
Każdy wam będzie mówił o swoim warsztacie, o swoich jakichś najintymniejszych, prawda, trikach i musicie z tego sobie wziąć to, co wam pasuje. Więc tak zakończyłem tamten wykład na Uniwersytecie Karola. No a przy okazji chciałem właśnie pokazać o tym, co jest dla mnie ważne w pisaniu, że ważne są nazwiska, owszem, ale w drugiej kolejności. Najważniejsza jest ta historia, która wciągnie czytelników, żeby oni na chwilę porzucili swoje życie i zaczęli żyć życiem tego człowieka, którego ja opisuję. O! To ja teraz kufelek, to nie jest piwo, kufel jest pilsner, ale piję wodę. Bardzo rzadko piję piwo. Pociągnę jeszcze na sekundę tylko ten wątek, bo on rzeczywiście pewnie w jakoś w tej naszej szkole dydaktycznej jest tak właśnie rozumiany, inaczej niż w tym, co Czesi widzą, chociażby w tekście reporterskim, reportażowym, bo u nich przecież to podstawowe pytanie, to jest pytanie o to, dlaczego pan tego nie nazywa literaturą, przecież to jest literatura. Trudno jest wytłumaczyć Czechom, że to nie jest literatura, tylko że to jest reportaż, że ten początek biograficzny to jest najgorsze, co można zrobić, bo odsyła do szkoły. A jak odeślesz do szkoły, pokażesz biogram albo definicję, to już nie masz tekstu, bo to ci tak wisi nad tym tekstem, że go zmiażdży. Nuda. Mamy tę fascynację Czechami, Pragą, ale nie tylko Pragą. Pewnie ta różnica między Pragą a prowincją jest jeszcze taka, że Czecha w Pradze się na ulicy spotka, na prowincji relatywnie rzadziej, bo każdy, kto przejeżdża przez niewielkie czeskie miasteczka, ma pewnie to doświadczenie, że tam się coś stało, ponieważ nikogo na ulicy nie ma, czy relatywnie nie jest to tak jak u nas, że się prowadzi życie poza miejscem zamieszkania. Co nas jeszcze różni? Co nas różni? Mam taką anegdotę, która dla mnie dosyć dobrze oddaje tę różnicę. To jest taka anegdota, której bohaterem jest Petr Wawrouszka, czeski, już nie jest korespondentem, już nie pracuje w radiu, ale był korespondentem czeskiego radia w Warszawie. I Petr kiedyś wysłał korespondencję z mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II do czeskiego radia. Jego szef mu tę korespondencję odesłał i powiedział: Petrze, ty już jesteś tyle lat w Polsce, że się całkowicie spolszczyłeś i już w ogóle zapomniałeś, jak się mówi do czeskich radiosłuchaczy. A musisz tam poprawić pewne rzeczy. On mówi: ale co mam poprawić? Na to jego szef mówi: no jak ty możesz mówić do Czechów o cudach Jana Pawła II? A Petr pyta: no to jakie mam mówić? No mówisz do Czechów, to masz je nazywać, nie masz mówić cuda Jana Pawła II, tylko tak zwane cuda Jana Pawła II. Rzekome cuda Jana Pawła II. Udajne zazraki swatego Otce. I to jest ta różnica, że dla mnie, że czeska kultura to jest kultura pytań i wątpliwości. Kultura polska, kultura odpowiedzi i pewników, to co mówiłem na początku. Że my mamy chyba więcej takich gotowych rozwiązań, które podpowiada nam nasza religijność. Ale ktoś, kto pojedzie do Czech na przykład w okresie Bożego Narodzenia, też może być zaskoczony, że w tym kraju tak sekularyzowanym, gdzie 80% w tej chwili chyba tak z ostatniego spisu powszechnego wynika, 80% społeczeństwa nie deklaruje związków z żadnym wyznaniem. Dlaczego tam jest tak dużo choinek? Podkreśla się, że zaczął się adwent. W ogóle słowo adwent pada o wiele częściej niż w naszej kulturze katolickiej. Ostatnio na przykład Helena Wądraczkowa pokazywała, jak zapala adwentowe świeczki na Instagramie czy na Facebooku. Tych symboli świątecznych jest, mam wrażenie, o wiele więcej w Czechach. No a przecież tacy niewierzący. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, które wynika z tego, że Czesi są tradycjonalistami, są
zakochani w świętowaniu, uwielbiają święto, bo ono się wiąże z jedzeniem, z piciem piwa, z biesiadowaniem i z byciem razem i z opowiadaniem anegdot i ze śmiechem wspólnym. Rodzi się wtedy wspólnota śmiechu, uwielbiają to, daje się wtedy prezenty. Jest, kiedy zaczyna się Adwent, już jest bardzo swojsko, jest przyjemnie, a to wszystko jest istotne w tej kulturze. I tam nie musi być wypełnienia tego metafizycznego, tego religijnego. Jest to zjawisko kulturowe. Ono nie musi się w ogóle wiązać z tym, że ktoś się modli. Po prostu jest to tradycja, którą się wypełnia. I to często może być mylące dla nas, bo ktoś może powiedzieć, nie no, chyba są bardzo wierzący. Więc ja mam nawet takie wrażenie, pan pytał o różnicę, a ja chcę teraz powiedzieć o czymś wspólnym. Mianowicie, bo teraz mi to przyszło do głowy, jak dobrze się spotykamy, bo jakieś odkrycia robię sam dla siebie. Otóż u nas mam znowu wrażenie, że są symbole religijne, symbole świąteczne, gadżety, rekwizyty. Chodzimy do, tak jak i Czesi, do sklepów, gdzie jest mnóstwo tych aranżacji świątecznych, a nie ma to też związku za bardzo z takimi przeżyciami religijnymi. Też bym stwierdził, że może u nas 20% moich znajomych ma jakieś głębokie przeżycia religijne, że raczej to jest tradycja. O, i w tym jesteśmy jacyś podobni. Tylko, że my się oszukujemy, że u nas to jest związane z wiarą i religijnością, a Czesi się nie oszukują. Takie mam wrażenie. Ale tak, to znowu coś wspólnego. A pytał pan o różnicę. No różnica chyba jest taka kulturowa, że my bardziej za nowinkami biegniemy. To znaczy tych iPhone'ów nowoczesnych widzę więcej w rękach w metrze warszawskim niż w praskim. Że bardzo często przez lata miałem wrażenie, że jak wchodzę na różne strony czeskie internetowe, różnych organizacji, firm czy jakieś platformy, z których muszę korzystać, to bardzo często miałem takie wrażenie, że te polskie są nowocześniejsze. To znaczy, że te, jak wchodzę do różnych właśnie miejsc, to tam mam wrażenie, że to są strony internetowe, które powstały na początku lat 2000, 15 lat temu, 18 lat temu, bardzo, bardzo często, naprawdę. To samo widzę też w języku, że no u nas jednak jest jakimś takim dobrym tonie leży, czy jest takim sznytem dobrym, powiedzieć coś po angielsku, z akcentem, tak jak trzeba, wyraziście z akcentem brytyjskim lub amerykańskim. Tam się nikt tym nie przejmuje, bo większość, tam nawet uchodzi za obciach powiedzieć coś, co brzmi dobrze po angielsku. Raczej się wszystko szczeszcza. To ma brzmieć swojsko. A potem się już tak to szczeszcza, że nie tylko brzmienie jest czeskie, że prawda, nie mówi się weekend, tylko weekend, ale też te słowa się zawłaszcza, że Czesi zawłaszczają słowa angielskie, które są przekształcane, które są nawet w jakiś sposób no, z naszej perspektywy wykoślawiane, ale one po prostu są jakby, jak to mówi pani Stachowa, one muszą być tak po ruce, czyli muszą być poręczne. I ty nie mów, mówi do mnie pani Stachowa, tłumaczka moich książek na czeski, pani Helena, która właśnie w maju kończy 90 lat, ty nie mów, że to wynika z naszego patriotyzmu, że my te czeskie słowa, te angielskie słowa zczeszczamy. My je po prostu zczeszczamy z wygody, żeby nam język nie połamał się w buzi. O, to takie różnice, na przykład.
Tak sobie tutaj zanotowałem jedną kwestię, o którą zaraz zapytam, w znaczeniu, że też mi coś przyszło nowego do głowy, ale zanim o tym, to opowiem pewną anegdotę, która chyba też. Najpierw zadałem pytanie, a potem stwierdziłem, że w zasadzie to ja bym sobie sam mógł odpowiedzieć na pytanie, co nas różni. To sprzed kilku lat takie zdarzenie, jak wysłałem własną matkę do Czech samochodem na kilka dni odpoczynku, i to była niedziela po południe pewnie. Dzwoni do mnie, mówi, że jest w Sztitach, to tak jest no, niedaleko granicy, już po południowej czeskiej stronie. Ona nie podjedzie samochodem, bo tam jest tak stromo, że nie da rady. I ona jest spanikowana, bo jest pusto, ona nie wie, co ma zrobić. I w Polsce by to pewnie nikomu nie przyszło do głowy, natomiast ja mówię to, widzisz gospodę, tam tak niedaleko od kościoła po prawej chyba, bo tam jeździłem, więc wiem, gdzie to jest. Widzisz gospodę, to idź tam do gospody. I jak pójdziesz do gospody, to ci pomogą. To raczej by nikt nie wysłał matki do polskiej restauracji albo do jakiegoś baru, czy nawet kebabu lokalnego, żeby tam szukała pomocy. Państwo natychmiast się zajęli, podjechali, wszystko zrobili. To ja Wydaje mi się, mam że... to panie O. Igorze, to ja mam do tego anegdotę, ale która właśnie mówi coś o tej pustce na prowincji, o której pan wspominał. Proszę pamiętać, co pan chciał powiedzieć. To maleńka historyjka. Właśnie też od Petra Wawrołuszki, bo my z Petrem się wymienialiśmy właśnie naszymi odkryciami. Ja na temat jego kraju, a on na temat mojego kraju. No i Petr mówi: słuchaj, jeżdżę tak po tej Polsce, po tych wsiach waszych i nie mogę jednego zrozumieć. Dlaczego w polskich wsiach, na przykład na Mazowszu, czy tam gdzieś w Małopolsce, pod Krakowem, czy właśnie na Białostocie, dlaczego pod każdym sklepem spożywczym, zawsze jest najczęściej jeden sklep spożywczy we wsi albo dwa, i pod tym sklepem na tych schodkach albo przy wejściu stoi zawsze dwóch, trzech, czterech facetów, i oni tak trzęsą się cali, tacy są, trzymają piwo w dłoniach i tak się trzęsą pod tym sklepem, tak dygoczą. A niektórym jest zimno, a niektórzy, bo troszkę ubzdręgoleni. Ja mówię: dlaczego to wszędzie to widzę? Ja mówię: Petrze, no oni no piją piwo pod sklepem. A Petr mnie pyta: no dobrze, a nie mogą pójść do knajpy? I to jest ta różnica. Każda czeska wieś ma swoją hospodę. Ma hospodę, a my nie mamy. Nasze wsie nie mają bardzo często. A jeśli mają, to znowu to piwo jest tam za drogie. To jest ta kultura gospody, do której idą ci ludzie, nie muszą kupować piwa w sklepie i pić pod tym sklepem, bo ono w gospodzie jest w tej samej cenie, znaczy jest na ich kieszeń. I to jest też ta różnica, że albo się siedzi w domu, albo się siedzi w gospodzie. Petr mówi: no ja na początku się bałem trochę tam podchodzić, bo nie wiedziałem, co to, dlaczego oni tak piją w tym przejściu. Ja sobie chciałem kupić kolę, on mówi. No ale już potem mu wyjaśniłem, że po prostu nic mu ci panowie, zresztą przekonał się, nic panowie mu nie zrobią, ale to jest ta różnica, że ten mikrokosmos, w którym powstaje świat wartości, w którym powstaje anegdota, która jest zaczątkiem, fundamentem literatury. Bardzo polecam tym, którzy nie czytali, to sobie tam zapiszcie państwo studenci, panie studentki, panowie studenci, panie studentki, na boku, jeśli nie znacie. Józef Crowtfor, O-U-I-V, zamiast W, Crowtfor, Anegdota i historia. Bardzo ważny esej dotyczący kultury i historii środkowoeuropejskiej. Crowtfor pisał, że środkowa Europa, miał na myśli Czechy, ma anegdotę zamiast historii. To tak a propos anegdoty. W ogóle o roli anegdoty jest tam dużo. I co chciałem powiedzieć? No i właśnie ten mikrokosmos wartości tworzy się w knajpie i tam też właśnie anegdota, źródło literatury, bo jedni drugim coś opowiadają i w ten sposób no, tworzy się szeroko pojęta kultura. No u nas trzeba by szukać chyba tego mikrokosmosu, nie wiem gdzie, w kosmosie, Boże, w kościele, na plebanii może? Nie wiem, nie wiem. A o co pan chciał zapytać? Bo ja panu przerwałem. Panie profesorze, bardzo za to przepraszam.
Wiesz, nic nie szkodzi. Nie, no właśnie to mikrokosmos czeski, tak próbuję znaleźć, gdzie by ten nasz zlokalizować. Taki wiejski, no to tak właśnie pod sklepem na przystanku ewentualnie. W maju pod Na krzyżem, jak przystanku. babki śpiewają majowe, ale to ewentualnie jest to. To coś, na co pan zwrócił uwagę, to znaczy to, że chyba w Czechach jest tak, że dopóki się coś nie zużyje, to się tego nie wyrzuca, to chyba każdy jest w stanie zobaczyć, jak gdzieś ma kontakt z czeskim mieszkaniem, to wygląda, jakby to było oldschoolowe czy hipsterskie, a to w ogóle nie jest oldschoolowe i hipsterskie, bo to tam jak w 70-tych latach kupiono, to do tej pory służy. I póki się nie zużyje, to się tego nie wyrzuca. I wydaje mi się, że to tak kulturowo widać, to widać po tych ludziach, którzy są jakimiś bohaterami zbiorowej wyobraźni, że oni. Fenomen Karela Gotta mam na myśli fenomen Wądraczkowej. Od Wądraczkowej się zaczęło, czy od czego się 20 lat temu zaczęło? Ten romans A, u mnie czeski, skąd się wziął? romans się zaczął od Heleny Wądraczkowej. Tak. Pojechałem na wywiad 20 lat temu, żeby z nią porozmawiać. I tak się zakochałem w języku, w historii, w kulturze. Już się nie odkochałem i już myślałem, że naprawdę o tych Czechach nie będę pisał. I myślę sobie, no dobrze, już z żadnej nie zrobię stricte czeskiej książki. Dobrze, w Niema będą ostatnie historie, które miałem napisać. Viola Fischerowa, Millerowa Willa, wystarczy tych Czechów i to będzie to. Wyobrażą sobie Państwo, że właśnie tkwię nad tekstem, nad reportażem o pewnym czeskim artyście. Ukaże się, mam nadzieję, że mi się uda skończyć do piątku. Ukaże się w dużym formacie przed świętami, w numerze świątecznym, który wyjdzie w poniedziałek przed Bożym Narodzeniem. I właśnie pracuję nad tym reportażem, na tym komputerze, do którego teraz tutaj mówię. A już miałem nie pisać. No ale okazało się, że są. No, już właściwie niby nic mnie nie zaskakuje, niby nic. A w czasie pandemii, kiedy zelżała, to był jakiś taki chyba czerwiec, zobaczyłem, że jest Mocak w Krakowie otwarty, a tak bardzo mi się chciało wreszcie gdzieś pojechać. Pojechałem do Krakowa, do Mocaku. Ja w ogóle jestem wielbicielem galerii, wystaw, muzeów, wystaw sztuki. Chodzę gdzie się da. Bardzo lubię, bo uważam, że sztuka to jest jakaś taka część mojego duchowego życia. Właśnie ona tworzy moją duszę. I zobaczyłem w Mocaku zdjęcia pod tytułem Sztuka zabijania i zobaczyłem, że te zdjęcia wykonał Czech. A na zdjęciach, moi drodzy, były lalki, uśmiechnięte lalki Barbie. Wszystkie uśmiechnięte, ale jedne lalki zabijały drugie. I zorientowałem się, że te zdjęcia jakby pokazują sytuacje historyczne z historii Czech, z historii Czechosłowacji. Nie, przepraszam, z historii Czech, bo to 45 rok, zaraz po wyzwoleniu. Czesi odgrywali się na Niemcach, dokonywali pogromów, dokonywali pojedynczych mordów. No to jest coś takiego jak nasze Jedwabne i różne takie właśnie takie jak pogrom kielecki. No to w Czechach taka już opisywana, bo i pieniądze od Hitlera, Radki Dynamarkowej i ostatnia powieść, która wyszła u nas Katarzyny Tućkowej. W tej chwili nie pamiętam nazwy, ale wydawnictwo wrocławskie Afera to wydała. Bardzo dobra powieść Katarzyny Tućkowej. Nie mogę sobie przypomnieć tytułu, może ktoś pamięta. Między innymi traktuje o tym temacie, czyli o temacie zemsty. O temacie zemsty na Niemcach. Kraj, w którym przez 5 lat okupacji, nawet więcej, obywatele musieli współżyć z okupantami i właściwie niewiele mogli zrobić, żeby się temu przeciwstawić, odreagowują. Odreagowują nie na oficerach, nie na wojsku, bo to wojsko zostało już wzięte w niewolę i oni uciekli, tylko odreagowują na swoich sąsiadach niemieckich.
I Łukasz Hołdek, bo tak się nazywa ten artysta, o którym piszę i którego zdjęcia zobaczyłem w Mocaku, odtworzył, tak jak reporter historyczny odtwarza materiały archiwalne, czy powiedzmy z dawnych protokołów śledczych, czy z materiałów śledczych, czy z protokołów milicyjnych, czy też z źródeł historycznych, odtworzył różne sytuacje, zaaranżował je lalkowo i sfotografował. Robi to nieprawdopodobne wrażenie, a największe wrażenie robi to dlatego, że i jedne, i drugie lalki się uśmiechają. To są lalki, które mają wciąż ten sam uśmiech na ustach. I poznałem Łukasza Hołdka, spędziliśmy ze sobą trochę czasu, opowiedział mi o swoich pracach, opowiedział mi o sobie, no i właśnie piszę teraz reportaż o nim, a wydawało mi się, że już nic nie napiszę o Czechach, że już właściwie to mnie nudzi ta przestrzeń. No a jednak nie, jednak ktoś jeszcze zrobił tam na mnie wrażenie. No i powstaje taki reportaż, który nazywa się Wykreślanka. Reportaż o artyście, który nie maluje, nie rzeźbi, raczej prowokuje do myślenia, a jednocześnie chce pokazać, bo sztuka interesuje mnie coraz bardziej w życiu, chce pokazać go jako, jak to powiedzieć, chce pokazać tak, pewien mechanizm, jak człowiek z jednej strony używa sztuki do radzenia sobie ze swoimi traumami, ze swoimi problemami, a z drugiej strony, jak bardzo sztuka może nie być sztuką do ozdoby naszego życia, może nie być sztuką ozdobną, sztuką ornamentu. A niestety, tego najczęściej oczekujemy od sztuki, tego najczęściej oczekuje publiczność mieszczańska, czy też drobnomieszczańska, żebyśmy mieli nad kanapą ozdobny obraz, który pasuje do tej kanapy. Sztuka nie musi być tym, prawda, jak wiemy. I chcę pokazać właśnie, jak bardzo sztuka może wynikać z czyjegoś życia. I właśnie to jest ten przypadek Łukasza Hołdka. Nie chcę wiele zdradzać, ale chcę pokazać w tym reportażu, że niby fotografował Czechów i Niemców, a tak naprawdę mówił o sobie. To jest tak jak z książką Gotland czy z książką Nie ma, że ja tu pisałem o Czechach, w książce Nie ma pisałem o różnych osobach, których Nie ma zagościło w życiu, ale tak naprawdę pisałem też o sobie, bo każdy z nas, z reporterów, reporterek, nawet jeśli pisze o kimś innym, to z jakichś psychologicznych powodów podświadomie dobiera tematy w taki sposób, żebyśmy też mogli coś powiedzieć o sobie nie wprost, ale żebyśmy mogli coś też odreagować, żebyśmy mogli sobie jakoś poradzić z jakimiś swoimi problemami. O, no to ja teraz kufelek wody Pilsner. Wody w kufelku Pilsner. Tak, uzupełnienie, to nie moje, tylko z OFU, uzupełnienie dotyczące tytułu powieści Tućkowej, Wypędzenie Gerty Szmir. Jakie? O, tak, Wypędzenie. Tak. To jedna rzecz. Druga rzecz, tak nam się to ładnie układa, że odpowiada się częściowo tymi tekstami na pytania, które przychodzą albo które gdzieś tam się wcześniej pojawiły. Jeden z pytających, Mateusz Włosek, student dziennikarstwa. Przepraszam bardzo. Ja nie widzę żadnych pytań. Ja jeśli odpowiadam, to intuicyjnie, bo ja tutaj nie widzę. Może Państwo widzą, ja nie mam nic. Także jakie tam jest pytanie? Nikt nic nie widzi, ja tutaj dostaję to zupełnie z OFU. Pytanie dotyczące tego, jak się dobiera bohaterów, skąd się biorą bohaterowie w tekstach, ale też padło pytanie od osoby podpisującej się nickiem Emi, która pytała o najbliższe plany twórcze, wydawnicze, więc to też trochę mamy załatwione. A ja, ciągnąc owe pytania i wątek związany z pytaniami, mam pytanie, które znowu nie jest moje, ale przyszło z Czech.
to pytanie, bo próbowałem u czeskich przyjaciół zasięgnąć języka i zapytać o czym by. To tak na dowód, nawet nie panu redaktorowi, ale tym, którzy nas słuchają i oglądają, że ten instynkt czeski albo ta dusza, to ona naprawdę w Czechach mieszka, bo jednym z głównych pytań, czy w ogóle podstawowym pytaniem, o które prosiła, żeby przedstawić i ten wątek poruszyć, tłumaczka polskiego reportażu na czeski, Ludzka Zakopalowa, to było pytanie, zapytaj go o to, jak Polacy i Czesi realizują różne rytuały. Czy ta rytualizacja życia taka sama, czy inna? I te rytuały nam się pojawiły w wypadku Bożego Narodzenia i to było też ten moment jakiegoś odkrycia tego, co my sobie dopowiadamy, a co sobie dopowiadają, czy czego sobie nie dopowiadają Czesi. Ja mnie uciekł jeden wątek z tym związany, ale on jest taki z tą oldschoolowością, czy z tym, że się dopóki się nie zużyje, to się nie wyrzuca. To ja do tego dodam jeszcze taką refleksję, że wydaje mi się, że też ten gust czeski pewnie jest trochę taki, że te nasze obyczaje, ale w tej wersji materialnej, to znaczy to, co my pokazujemy materialnie na okoliczność różnych świąt, no jest takie spod igły, znaczeniu takim, że musi być popisowy, może to dalej jest jakiś rodzaj tej gry. Natomiast Czesi się w jakiejś mierze nie wstydzą takiej prostoty w tym wszystkim, co się w tej obrzędowości świątecznej, czy bożonarodzeniowej, czy gdzieś tam w okolicach Wielkanocy, czy takiej wielkanocowiosny, bo u nich to pewnie tak jakoś się wiąże, czegoś, co u nas by się raczej nie postawiło na stole, a tam się to pokazuje w Pradze. Nie mówię tutaj o tym jakimś być może prowincjonalnym guście, ale o tym praskim. I idąc za wskazaniami ludzkimi, mam pytanie o antyprzewodnik po Pradze. No bo skoro mamy przewodnik po Pradze i polecamy, gdzie iść, to teraz pytanie, gdzie nie iść? I na co nie patrzeć i czego nie doświadczać? O, nie, no ludzka, wszędzie, wszędzie iść. Wszędzie iść. Przecież to, że w moim przewodniku osobistym po Pradze nie ma Hradczan czy Mostu Karola, to nie znaczy, że nie trzeba tam pójść. Można, tylko ja napisałem, każdy tam idzie na swoją odpowiedzialność. No teraz nie ma pewnie w Pradze turystów, ale naprawdę to był wspaniały moment, kiedy udało mi się iść chyba w lipcu ulicą paryską zupełnie samemu. Na moście Karola byłem prawie sam. To są niezapomniane chwile, ale nie mam tak, żeby nie iść, bo uważam, że nawet jak się pójdzie do jakiejś knajpy w centrum, tam nam wcisną jakieś złe jedzenie i wezmą dużo pieniędzy, albo jeszcze nas kelner troszkę zrobi w konia, no to też jest to jakaś przygoda. Nie wiem, ja mam... Jakby to powiedzieć, czasami mnie ktoś pyta, czy coś pana w Czechach drażni. Ja mówię, nie. Ja po prostu przyjmuję ich, jacy są. I tę Pragę też przyjmuję taką, jaka jest. I każde doświadczenie jest dobre. No nie wiem, może to z mojego wieku wynika, że ja już się mało czym denerwuję i wydaje mi się, że wszystko jest, jakby, że wszystko mi służy osobiście. To znaczy, jestem na takim etapie życia, że uważam, że nawet moje nieszczęścia mi są na rękę, w tym sensie, że one były po coś. Więc czy to miejsce ciekawe, czy nieciekawe, zawsze tam znajdę coś dla siebie. Więc nie byłoby takiego antyprzewodnika, no chyba, że wymieniłbym listę miejsc, gdzie po prostu jest ciągle bardzo wielu turystów i mówię, żeby je ominąć. Ale to nie znaczy, że one są same z siebie nieciekawe. Po prostu są ciekawe, no tylko że jest tam za dużo ludzi. No tak, ten czas taki lockdownowy, który się tam zdarzył. Ja doświadczyłem go w marcu akurat ubiegłego roku. Udało mi się być tak tuż przed zamknięciem granic. To było właśnie podobne doświadczenie, to znaczy mostu, który jest pusty i na którym w ogóle nie ma turystów. Co za tym idzie, nie ma atmosfery, ale przestrzeń jest i tak choćby te duchy, które po tym moście chodzą, to jakoś zostają w pamięci i chyba budują tę przestrzeń. Jak się pracuje z przyszłym bohaterem reportażu, który jest Czechem,
versus jak się pracuje z bohaterem, który jest Polakiem. To są te same historie, to są inne historie, inaczej się pyta, oni inaczej odpowiadają niż odpowiada polski bohater reportażu. Nie, ja mam chyba takie same kontakty. Ciężko jest dostać się do domu w Czechach, do mieszkania prywatnego moich rozmówców, naprawdę. Ale ja mam triki swoje. A ja lubię chodzić po domach, dlatego że wtedy ten człowiek jest w swoim naturalnym środowisku. Ja widzę różne elementy, prawda, jego świata. Przychodzę, no nie wiem, jest akwarium, tak jak u mnie. I wtedy mogę zagadnąć o to akwarium, i ten facet może mi powiedzieć: a wie pan co, gdyby nie to akwarium, to ja bym już dawno, nie wiem, nie bym się przekręcił na przykład, albo bo to akwarium mi ratuje życie, ja patrzę na niego przez 2 godziny dziennie. No i zaczyna się jakaś opowieść, prawda? I lubię takie sytuacje, kiedy no, w książce nie ma. Taki rozdział Excel, bilans Ewy, o tej pani, która notuje w Excelu całe, znaczy swoje życie, zapisuje pewne elementy tego życia, aspekty tego życia w Excelu, w arkuszu excelowskim. No to nie byłoby tego Excela, gdybym nie spytał przez przypadek, bo byłem tam w innej sprawie. A kogo tu pani ma na telewizorze? Czyje to jest zdjęcie? I gdybyśmy się z tą panią spotkali w kawiarni, nie byłoby tego. Nie byłoby w ogóle tej historii, bo ja bym nie spytał o zdjęcie na telewizorze, bo bym nie widział tego zdjęcia na telewizorze. Więc lubię pójść do domu, ale w Czechach ciężko się. Właśnie spotkanie w knajpie to jest ta norma. No więc ja, jak się spotkam raz w knajpie, to potem robię wszystko, żeby się jednak tam wprosić. Jak to jest takie piękne słowo, jeśli tu są czechofile albo chemiści, pani Stachowa zawsze mówi: ty se umisz wnutit, ty se umisz wnutit, ty seś takowy wtirawy, takowy wtirawy. No to sem wtirawy, ano. A potem, jak już jestem w tym domu, no to nie, to ta rozmowa jest taka sama. Ta rozmowa jest taka sama. Może Czesi są zdystansowani, bo przyjechał spisowatel z Polska, no to taki może bardziej dystans, ale ja jestem znany z tego, że od razu umiem ten dystans, mam takie różne swoje metody, że ten dystans po prostu burzę i rozmawiamy tak samo. Czyli rozmawiamy najczęściej nie na ten temat, w sprawie którego ja przyszedłem. Ja po prostu o wielu rzeczach obok. A ten temat, który mnie przywiódł, jest tak mimochodem zupełnie. Nagle on wypływa i ta osoba już udziela wywiadu, a nie wie o tym, że go udziela. To znaczy później sobie uświadamia. Najczęściej sobie uświadamia wtedy, kiedy ja przypominam, że jestem reporterem. Bo ma miejsce bardzo często taka sytuacja, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że moi rozmówcy się zapominają przy mnie. To znaczy, no, zaczynają mówić o sobie i różne intymne rzeczy. Ja też mówię o sobie. Ja jestem właśnie tym, kto nie jest tylko tym takim reporterem czy tam dziennikarzem, który pyta, tylko ja zaczynam też mówić o sobie. Jak oni mi powiedzą o jakiejś traumie, ja mówię o swojej traumie. I jestem bardzo wtedy szczery. I bo to pomaga, a poza tym ja też mam potrzebę powiedzenia, czy tam też chcę, żeby ten człowiek widział, że to rezonuje we mnie. I jak mi jakiś mężczyzna mówi, a to bardzo lubię, jak facet powie, że płakał, to ja uwielbiam, bo płaczący facet w reportażu to jest prawie tak dobrze jak kobieta, nie płacząca. Kobiety są najlepszymi bohaterkami, faceci trochę gorszymi. Ale jak facet mówi: panie Mariuszu, rozpłakałem się, to on już jest prawie tak dobry jak niepłacząca kobieta, bo płacząca kobieta jako bohaterka to jest oczywiście już szczyt tego wszystkiego, co mogę osiągnąć. I jak on mówi, że płakałem, panie Mariuszu, ja mówię: wie pan co, że ja też się rozpłakałem kiedyś? I ja mu mówię, jak ja się rozpłakałem. I to już jest ta płaszczyzna do rozmowy. I ja muszę wtedy przypomnieć, że jestem reporterem, bo ludzie się zapominają i mówią wiele, zbyt wiele. I ja wtedy chcę tak tylko zaznaczyć, ja mówię: panie Łukaszu na przykład, nebo Lukasi, prawda?
No bo panie Hołdku, no, gdyby to był Łukasz Hołdek, czyli Łukasz Hołdek, wy to zikate, a ja nie wiem, jak mam to napisać. Chodzi o to, że ja przypominam tym, że ja, Jezu, jak ja to napiszę? To jest super, tylko jak mam to napisać? I wtedy on sobie przypomina, że to jest facet, który pisze to. Ma to pisać. Oczywiście potem jest autoryzacja, więc to jest, ze mną jest bezpiecznie jako z reporterem, bo ten człowiek to zautoryzuje, ale przypominam, że jednak ja jestem tym, kto jest w pracy. Mimo, że tak dobrze nam się rozmawia. To są takie zasady moje pewne etyczne też tutaj wchodzą w grę. No a rozmowa. No, ja jestem upierdliwy. Przepraszam za to słowo, to ono nie jest słowem uniwersyteckim, ale jestem dociekliwy i zdarza się, że po 3 razy przyjeżdżam, przychodzę, dopytuję, dzwonię, wysyłam maile. U tej pani z Excela to byłem w Opolu 3 chyba czy 4 razy i jeszcze ona mi pisała jakieś odpowiedzi, potem ja jeszcze jej to odsyłałem. Także jestem takim reporterem, który teraz już sobie mogę pozwolić, bo nie pracuję w Gazecie Wyborczej od 8 lat i nie jestem reporterem no, wynajętym przez gazetę. Mam czas i mam możliwości, to sobie mogę na to pozwolić, że nie mam terminu, prawda? Nie goni mnie termin i ja mogę jeszcze dopytać, pojechać jeszcze raz. Słuchajcie, mi się zdarzyło na przykład w Zrób sobie raj. Jest taka historia tego fotografa Józef, nie, Józef Sudek, to jest Laska Neweska. O Boże. Saudek, jak ma? Jan Saudek. Jest historia Jana Saudka. Tego, który fotografuje te nagie panie na tle tej odrapanej ściany. No ja już napisałem cały tekst o Janie Saudku do książki Zrób sobie raj. I nagle się okazało, że dostałem wiadomość z IPN-u czeskiego, że znaleźli mi teczkę Jana Sautka. Tam jest bardzo mało materiału, troszeczkę, ale nie mogą mi tego niestety przefaksować ani skopiować i wysłać. Po prostu w tym momencie, kiedy mnie to interesowało, przepisy czy jakiś regulamin tego zabraniał. No i bardzo mi zależało. Po prostu czułem, że to mi będzie niezbędne do tego tekstu i bardzo chciałem wiedzieć, co tam jest w tym cienkim, Boże, utly sfazek, no w tym cienkim sfazek, no to jest ta teczka. Ja myślę po czesku, jak mówię o Czechach, cholera, w tej jego teczce, w tym skoroszycie. No i co zrobiłem? Kupiłem bilet na samolot. Rano poleciałem, wieczorem wróciłem, tylko po to, żeby przeczytać kilka akapitów o Janie Sautku, a właściwie 3 zdania. Poleciałem po 3 zdania, ale jestem takim typem. Nie pamiętam w tej chwili, jakie to były 3 zdania. Jeśli pan napisze, że go interesują, to ja mogę pójść do biblioteczki i sprawdzić i wam przeczytać. Ale to były jakieś takie 3 zdania, które ja napisałem w przypisie do tego tekstu. Ale byłem szczęśliwy, że je mam. Słuchajcie, nie oddałbym tej książki do druku, gdybym wiedział, że w teczce Sautka są jakieś 3 zdania, których ja nie znam. No. Dwie rzeczy z tego wyłowię tak dla tak zwanego dydaktycznego porządku, żeby trochę tego dydaktycznego dydaktyzmu się też pojawiło. Ci, którzy słuchają, a są jakoś w tym żywiole medialnym, dziennikarskim i reporterskim bliżej, to pierwsza rzecz to ten przypadek, który rządzi reportażem. Coś, co się tak często powtarza, to jest pewnie jakiś rodzaj różnicy tej roboty od roboty literackiej, która jest zaplanowana i która się pewnie fabularnie rodzi w głowie autora, że reportażem rządzi przypadek. To jest ten człowiek, który przypadkowo w tym miejscu widzi, spotyka, słyszy i od tego się robi cała historia, czy z tego się ona wywodzi. A druga rzecz to różnica między wywiadem a reportażem. To tak znowu dydaktycznie dla tak zwanego warsztatowego porządku, że to jest coś, co się też powtarza bardzo często studentom dziennikarstwa. Pamiętaj, jak robisz wywiad, i to ma być wywiad, to do końca ten, z którym rozmawiasz, ma pamiętać i wiedzieć, że jesteś dziennikarzem, a jak robisz reportaż, ma zapomnieć, że jesteś dziennikarzem. Wtedy dopiero jest ta No, relacja, która zgadza się. daje
No tak, tylko że przy wywiadzie jest ta jakaś przezroczystość dziennikarza, przy reportażu jest ta jego odpowiedzialność i to, że on wtedy, kiedy się ktoś odkrywa i mówi mu zbyt wiele, mówi to wystarczy, bo tego strona ani tekst nie uniesie. No, czasami jest tak, moi drodzy, że mi nie wystarczy i bym chciał to, co wyszło tam za szafy, prawda, z podświadomości. I wtedy co ja robię? Ja wtedy negocjuję. Wtedy negocjuję, zastanawiamy się, czy to można napisać, czy nie, jak to można napisać. Czasami z mojego punktu widzenia, czy tam mojego redaktora, czy mojej redaktorki, z którą konsultuję, no są to rzeczy niezbyt istotne, w tym sensie istotne dla tekstu, ale nie zagrażające temu rozmówcy. A on uważa, czy ona, że no jednak nie. I wtedy no ja staram się właśnie przekonać, że może warto to powiedzieć. No i właśnie na tym polegają też te negocjacje. Czasami jest tak, że ktoś się. A to mi się zdarza dosyć często. Ja mam w miarę dobry słuch reporterski, czyli lubię usłyszeć, jak ten ktoś mówi. I naprawdę wolę, jeśli ktoś mówi nawet niepoprawnie, ale swoim językiem naturalnym dla siebie, niż językiem jakimś wyuczonym, jakimś sztucznym, przejętym od kogoś lub językiem udawanym, prawda? Jak pracowałem w telewizji, to często miałem gości, którzy właśnie skończyli zawodówkę, ale chcieli wypaść w telewizji, jakby byli po studiach, i to jest komiczne wtedy. Ja wolę ten język z tej zawodówki, no upraszczając. I czasami są przy tej autoryzacji moi rozmówcy są trochę zaskoczeni i przerażeni własnym językiem. Na przykład usłyszałem już kilka razy, ja myślałem, że pan umie pisać. Przecież pan tak pięknie pisze, panie Mariuszu. Co pan tutaj zrobił? Ja mówię, zaraz, ale jak to? Przecież ja napisałem to najpiękniej, jak umiem. To jest pięknie, że ja mówię tutaj nie wiem, no co, już teraz nie mam przykładu, ale chodzi mi o coś potocznego bardzo, ale co dobrze brzmi. To jest pięknie? Ja mówię, no tak, ale to jest naturalne. Reportaż rejestruje życie. A pani w życiu tak mówi. Pani mówi w życiu dzieci, a nie latorośle. Zwierzęta, a nie czworonogi. Pani mówi w życiu ja Halina, a nie moja osoba. No ale moja osoba tak jakoś lepiej brzmi, panie Mariuszu. No ja wtedy tłumaczę, że ta estetyka pisania nie może być jak z pisma Klaudia. No nie, ani z pisma Oliwia. Nie może być. Po prostu reportaż rejestruje życie. I widzę, jak te osoby są zaskoczone. Aha, to pan to tak napisał, tak zwyczajnie, jak ja powiedziałam. Ja mówię, ale pani Krystyno, jaka to jest piękna zwyczajność. No to jest cudowna zwyczajność, że pani mówi o swojej przyjaciółce Jaćka albo Jadzia, a nie Jadwiga. No ale ona się nie obrazi, że ja o nich mówię Jaćka? Ja mówię, nie obrazi się, a jak się obrazi, to ja do niej zadzwonię i powiem, pani Jadwigo, musiała być Jaćka, bo inaczej by autentyzmu nie było. Ja jestem w stanie zawsze zadzwonić do pani Jadwigi i to powiedzieć, naprawdę, no. Bo ja lubię reportaż, no to jest jednak odzwierciedlenie życia, oczywiście w jakby takiej wersji przerobionej, wersji, która się nam wydaje odzwierciedleniem życia, no ale musimy pisać to uczciwie wobec tego, jak żeśmy to usłyszeli. No dobrze, to jaki Czesi mają problem z reportażem polskim? Jak oni go rozumieją? Bo nie rozumieją go tak jak my. Nie mają Czytają, czego szukają? problemu. Czytają dwa wydawnictwa, wydają polski reportaż, wydawnictwo Dokożan i Jarosława Iskrowa Maj. To są dwa wydawnictwa, które wydają moje książki razem, jakby w spółce. I też wydają polski reportaż. Wydali Lidkę Ostałowską, wydali Witka Szabłowskiego, Pawła Smoleńskiego, ale też jest wydawnictwo Absynt. To jest wydawnictwo słowackie, które na rynek czeski wydaje reportaż po czesku. Wydali Małgorzatę Reimer,
wydali Swietłanę Aleksijewicz. No Swietłana to jest niepolski reportaż, ale ona zawsze mówi, że się czerpie z reportażu od Kapuścińskiego i Kral. No właśnie Absynt wydawał też Kral. Król Kielc znów na wylocie wydawał kilka książek Kapuścińskiego. Ostatnio Kamila Bałuka wydali. Będą wydawać Joannę Gierak-Onoszko, 27 śmierci Tobiego Obeda. Bardzo się ten reportaż tam podobał, oczywiście w wąskich kręgach. Jesteśmy tam znani, szeroko znani w wąskich kręgach. No i są zaskoczeni Czesi tym, że... No to brzmi jak opowiadanie, zawsze mówią. Przecież to jest opowiadanie. Ja mówię tak, ale opowiadanie faktu. Opowiadanie faktu lub opowiadanie faktów. I kiedyś ktoś bardzo ładną recenzję napisał jednej z naszych książek reporterskich, że tam, gdzie reporter, bo w Czechach jest reportaż, znaczy jest reportaż, tylko że on jest taki bardziej dziennikarski, bardziej to jest taki kotlet schabowy, prawda? Najpierw dziennikarz coś oznajmia, potem coś oznajmia jego bohater, potem znowu coś pisze ten dziennikarz, potem znowu coś mówi ten bohater, potem coś mówi jakiś fachowiec od danego tematu, potem mówi bohater, potem mówi kolega bohatera, potem znowu jakiś specjalista, potem znowu mówi reporter i potem jest jakaś puenta od bohatera. A potem jeszcze jakiś dydaktyczny komentarz. I oni to nazywają reportażem, a ja to nazywam kotletem schabowym. Zaraz, bo się zagubiłem, co ja chciałem powiedzieć. A, już wiem. I taką recenzję kiedyś przeczytałem naszego polskiego reportażu jako gatunku. To było jednej z polskich książek reporterskich, która wyszła w Czechach. I recenzentka zauważyła, że... I to jest ta różnica. Jeśli kogoś w ogóle interesują te różnice, to chyba najbardziej w tym wyrażona różnica między polskim reportażem a czeskim, że tam, gdzie polski reporter czy reporterka stawia wielokropek, tam czeski reporter stawia wykrzyknik. A tam, gdzie polski reporter czy reporterka stawia znak zapytania, tam czeski reporter stawia kropkę. Ja to nazywam, że w Czechach dobija się puentę deską. Wszystko musi być dopowiedziane, jak w takim porządnym artykule prasowym. Czytelnik nie ma miejsca na niedomówienia. Czytelnik nie ma często w tym tekście nie ma miejsca na tę nadwyżkę, na tę nadbudowę. Przecież jak czytamy opowiadanie właśnie, czy nowelę, no to czytamy sobie opowiadanie o jakiejś pani, jakimś panu, ale widzimy, że to nie jest o tej pani i o tym panu, tylko to jest o czymś jeszcze. I na tym polega reportaż, że reportaż jest o tym, o czymś jest i o czymś jeszcze. Ma nadbudowę, ma nadwyżkę. No i to jest widoczne w tym naszym pisaniu często. Czasami nie, ja nie mówię, że polski reportaż jest idealny, ale temu służy bardzo często. A w czeskim reportażu zazwyczaj chodzi o załatwienie jakiejś sprawy, o interwencję, o pokazanie problemu, czyli zmapowanie problemu, jak to mówią Czesi. I na przykład dość często moje książki w Czechach, a wyszły, no wszystkie nie, ale prawie wszystkie, bo niektórych nie pozwoliłem wydać, dwóch nie pozwoliłem wydać, nie chcę, żeby wyszły w Czechach. Większość tych moich książek czeskich można znaleźć na półce. Wiecie jakiej? Są księgarnie, gdzie owszem, na półce literatura światowa, światowa literatura, ale to się zdarza rzadko, najczęściej polityckie wiedy, albo polityczna wieda, albo biografie, albo dziejny, albo
społeczenskie wiedy. No i to mnie wkurza. Ja rozmawiam z księgarzami, rozmawiam ze znawcami rynku czeskiego księgarskiego o tym, rozmawiałem. Moja wydawczyni Jarka Iskrowa też o tym rozmawiała. I co się okazuje? Księgarze mają księgarze, księgarki, którzy są po liceach księgarskich lub po bibliotekoznawstwie, mają często przeświadczenie, a dlaczego mówię, że są po szkołach? Bo są wykształceni, a mają przeświadczenie, że reportaż to jest albo tematy polityczne, to są, albo afery, albo związane jest to z publicystyką, czyli polityczna wieda, prawda, albo historia. No w każdym razie, jak widzą, a czeskie wydawnictwa, w przeciwieństwie do naszych wydawnictw, bardzo często robią na książkach takie hasła dla bibliotek od razu. Pod jakimi hasłami w księgozbiorach się powinny te książki znaleźć? I jak tam się pojawi reportaż, taki księgarz widzi reportaż i co? I od razu wstawia automatycznie tam, gdzie są nauki polityczne. No i z tego powodu te książki tam lądują. Więc ten reportaż jest troszkę przyjmowany inaczej. Ale jak ktoś się interesuje literaturą czeską, to doradzam taką zabawę. Jak jesteście w księgarniach, wyciągnijcie książkę i zobaczcie tam, gdzie jest strona redakcyjna, jakie tam są hasła, które są sugerowane bibliotekom. To jest bardzo ciekawe. Tak, dla porządku dodam pół słowa takiego prodomosuła, że się tak wyrażę, bo Kamil Bałk, czas wspomnieć, skoro już został z imienia i nazwiska wspomniany, jest absolwentem naszego dziennikarstwa uniwersyteckiego, moim osobistym zresztą, i się jego karierą cieszę. To doszły, ale nieskończony doktorant, porzucił robotę doktorancką na rzecz roboty reporterskiej i reportażowej. No i jak mówiłem o tym problemie z reportażem, to jest właśnie to. Na jakichś takich spotkaniach, jeśli są czescy czytacze polskiego reportażu, to oni właśnie nie są w stanie tego zrozumieć, tej pozycji narratora, który coś opowiada, ma jakąś wiedzę, coś zostawia w niedopowiedzeniu i właśnie nie prowadzi odbiorcy tak za rękę przez te wszystkie fakty i konteksty. I to jest chyba ten podstawowy, ta podstawowa wątpliwość. Mówią, ale to jest literatura, to nie jest. Jak to jest? Czasami jest. Czasami jest to bardzo dobra literatura. No. Tak, ona nią jest, tyle tylko, że jest właśnie tą reportażową czy reporterską literaturą, a nie jest literaturą faktu, ani czegokolwiek innego, bo się właśnie z tego żywiołu życia i żywiołu jego opisu bierze. Jak jesteśmy znowu w Czechach, jak o Czechach opowiadamy, to w tym momencie, w którym pytałem o te jakieś miejsca, do których nie chodzić i w których nie bywać, to historycznie i nieco anegdotycznie to miejsce w Pradze przecież jest, bo na Białą Górę Franciszek Palacki, jeden z ojców odrodzenia czeskiego, zakazywał studentom chodzić, bo jak tam pójdą, to im się ta tragedia i trauma czeska przypomni. Jakie to jest społeczeństwo? Ono jest jedno, czy ono jest podzielone tak jak nasze? Ono jest podobne w reakcjach, w działaniach. Mieliśmy w ubiegłym roku te duże demonstracje, duże wystąpienia ludzi na ulicach. One są podobne do tego, co się dzieje u nas? To jest podobny żywioł, podobna reakcja? Tak, myślę, że tak. Dla mnie tak. Czesi są podzieleni na pół, jak bardzo wiele społeczeństw współczesnych. Są podzieleni w takim największym uproszczeniu babiszowcy i antybabiszowcy. Dam taki przykład, bo oczywiście o tych manifestacjach to można mówić. Ja nawet w osobistym przewodniku po Pradze starałem się jeszcze dopisać tam taki rozdział o manifestacjach na Letniej w Pradze, które były wielkie, ogromne. 250 tysięcy ludzi w takim kraju jak Czechy, no to te manifestacje musiałyby odpowiadać milionowi Polaków na manifestacji, więc w Polsce. I
Babisz to oczywiście populizm i dam taki przykład takich, jakby to powiedzieć, takiego nie tyle ruchu, chodzi mi o konspirację, o takie zachowania, takie trochę może nie konspiracyjne, ale zachowania opozycyjne, bym rzekł. Otóż ci, którzy interesują się Czechami, wiedzą, że Andrej Babisz, czyli premier, właściwie podobno de facto nie jest, ale Czesi wiedzą, że de facto jest. Wielu przedsiębiorstw, wielu spółek, koncernów, przede wszystkim największego koncernu spożywczego, rolno-spożywczego. I ja opisywałem nawet właśnie w osobistym przewodniku po pracy takiego Czecha, który stworzył aplikację w telefonie do badania kodów kreskowych towarów, bo ta aplikacja umie zbadać, czy dane pomidory, czy serek, czy mleko, czy masło pochodzi od Babisza, czy nie od Babisza. I niektórzy Czesi sobie to badają, ale Babisz jest właścicielem wielu tytułów prasowych. Jak wiadomo, kupił kilka gazet, ponieważ one źle o nim pisały. Źle o nim pisały, postanowił być więc ich właścicielem. No i niestety dwie gazety, Lidowki i Mlada Fronta Dnes, już nie są oazą niezależnego dziennikarstwa, tylko służą premierowi. Oczywiście służą władzy. Oczywiście ta władza zapewnia, że wcale tak nie jest, że to są niezależni dziennikarze. No w każdym razie ja się dałem namówić właśnie Petrowi Wawrążce na rozmowę niedawno do takiego dodatku do Lidowych Nowin, który nazywa się Esprit. I tam właśnie rozmawialiśmy o pisaniu, o moich książkach, o Czechach. No i pani Helena Stachowa, wspomniana tutaj, tłumaczka moich książek na czeski, która jest no, po stronie tych antybabiszowców, czyli w tej drugiej połowie czeskiego społeczeństwa, napisała mi miel bez wiedę, że słuszny człowiek lidowki, babiszowskie lidowki nie czte. Czyli słuszny człowiek, czyli człowiek przyzwoity nie czyta tej gazety, nie kupuje jej i nie daje pieniędzy Babiszowi. Napisałem to Petrowi. Mówię, widzisz, pani Stachowa się zdenerwowała, że udzieliłem ci wywiadu do tego dodatku, bo on należy do Babisza. Na to Petr spytał, a pani Stachowa nie kupuje wobec tego masła, mleka, sera i wszystkich produktów. Przecież one też wszystkie są od Babisza. Na to pani Helena mi napisała piękne zdanie. Muszę wam to przytoczyć, dlatego że to jest tak brzmi pięknie po czesku. Już. Już mówię. Już mówię, kochani. Już. Ach, napisała mi to, słuchajcie, na Messengerze. Momencik. O. Holender, nie wiem, gdzie mi to napisała. W każdym razie napisała. Nie, muszę to znaleźć, przepraszam. Panie Igorze, ja was bardzo przepraszam, ale to jest tak piękne zdanie po czesku. Już. Znamy reportera przy pracy. Tak wygląda praca reportera, który wykonuje pracę badawczą w zakresie źródeł informacji dla dziennikarza. To było tak. Tak. No. Hmm.
No niestety nie udało mi się tego znaleźć, ale powiedziałem, to jest bardzo ładnie to brzmiało po czesku. Bruslim, krasno Brusleni, to jest jazda figurowa na lodzie. Czyli Brusleni to jest no, jazda na łyżwach. Słuchajcie, napisała mi tak. Bruslim mezi wyrobkama, aby nie byli babiszowy. Wyrobki to są produkty. Bruslim mezi wyrobkama, czyli ona stara się jak ja, jak no, jak się nazywa ta pani, co jeździ na... Tancerka, jak tancerka figurowa na lodzie, stara się, łyżwiarka figurowa na lodzie, stara się między tymi towarami no, poruszać, żeby, żeby nie dotknąć i nie zjeść tych od babisza. O, taka to jest, słuchajcie, taki to jest ruch oporu. To mi przypomina piękną rzecz. Jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, to jak Sowieci obsadzili Pragę w 1968, to w pewnym momencie skończyło im się jedzenie i woda. I słuszny Czech, słuszny Prażak, broń Boże, nie podał wody spragnionemu tankiście czeskiemu, czyli czołgiście radzieckiemu. Nikt nie podał wody, ani jedzenia. No i oni byli bardzo głodni, zanim, ponieważ myśleli, że szybko spacyfikują tę Czechosłowację i wrócą. Więc zanim przyszły posiłki z NRD i ze Związku Radzieckiego, posiłki w sensie jedzenia, no to oni głodowali ci sowieccy wojacy. To Agnieszka Holland to pięknie opowiada, że ruch oporu polegał na tym, że się kupowało wacławską klobasu w musztardzie i jadło się, chodząc po ulicach Pragi i przechodząc przed sowieckimi żołnierzami, którzy się oblizywali ze smakiem. Na tym polegała między innymi walka z sowieckim najazdem i ruch oporu. Byłaby to taka czeska, ułańska fantazja. Tak, raczej czeska. Nasza ułańska miałaby więcej chyba jeszcze gestów. Byłoby więcej gestów jakichś takich patetycznych. A tu była taka fantazja czeska zwyczajna. Ta kiełbasa jest takim zwyczajnym elementem. Panie profesorze, minęło 1,5 godziny. Czy my jeszcze rozmawiamy, czy chwilę, czy już kończymy? Zmierzamy do końca. Jeszcze tak. Jedno pytanie, które nam tutaj przyszło wcześniej i o nim przypomniano, ono dotyczy, ono jest z kontekstu historycznego, a bardziej pokazuje Mariusza Szczygła jako wydawcę, a nie jako reportera. Czy gdyby się okazało, że jest, a ponoć na naszym rynku nie ma pełnej monografii historycznej, historii Czech od średniowiecza do współczesności, czy pan by to wydał, gdyby się taka historia pojawiła w znaczeniu monografii historycznej? Ponieważ jej nie ma, to nie ma czego wydać, ale rozumiem, że myślę, że tak, połowa czytelników, nie, 1/3 czytelników Gotlandu by ją kupiła, czyli to jest jakieś 30-40 tysięcy czytelników, to jest 1/3. Tak, no to warto ją. No bo oczywiście moje wydawnictwo, znaczy moje, nasze wydawnictwo Fundacji Instytut Reportażu, czyli Dowody na Istnienie, nie wydają książek stricte naukowych czy stricte historycznych, raczej reportaż, ale szeroko pojętą non-fiction, a przecież książka historyczna to jest non-fiction. W związku z tym, a gdyby to jeszcze było tak napisane jak ostatnia książka o Ameryce, My Naród, która niedawno wyszła, gdyby to było napisane tak, jak Amerykanie piszą, czy o, tak jak pisze, niekoniecznie Amerykanie, jak Norman Davis napisał Boże Igrzysko, czyli nie punktikarsko, jak to mówią Czesi, prawda, nie kronikarsko, tylko kronikarsko, ale z pewnym
z pewną dezynwolturą, z pewnym eseistycznym zacięciem, to tak. To na pewno tak, no bo na tym też byśmy zarobili, bo jeśli to byłaby 1/3 czytelników Gotlandu, to żeby się książka historyczna sprzedała w 40 tysiącach, to życzę każdemu wydawnictwu. Tak, mówię tak. No, to ja to przekazuję w eter i będziemy trzymać ze słowo. Dobrze. Duchowo, dobrze. Fizycznie znajdujemy się we Wrocławiu, mieście, które ma przecież z Czechami, kulturą czeską, z szeroko pojętą bohemistyką, niesamowicie wiele wspólnego, nie tylko instytucjonalnie dzisiaj przez to, że tu takie studia mamy na uniwersytecie, ale historycznie właśnie z tym żywiołem czeskim. 75 lat polskiego, naszego powojennego Wrocławia. Życzenia dla miasta Wrocławia na te 75 lat dla miasta kultur i miasta spotkania także z kulturą czeską w Polsce. Jakie by były? Od tego, którego dusza mieszka w Czechach. Moje życzenia dla miasta Wrocław, które tak lubię. Tak. No żeby nadal było takim centrum kultury, jakim jest, a może nawet jeszcze bardziej. Bo jednak Wrocław no jest miastem, które promieniuje rzeczywiście. To muszę powiedzieć, że jak tam przyjeżdżam, to ciągle mam coś do obejrzenia, ciągle jest jakaś, czy są jakieś ciekawe wystawy. Wrocławowi też życzę tego, czego życzę każdemu polskiemu miastu, żeby wreszcie już można było do niego przyjeżdżać bez obaw i bez maseczek i normalnie, swobodnie się poruszać i chodzić do galerii, chodzić do teatrów. No to tego bym życzył. Bardzo żałuję, że nie mogłem dzisiaj być, ale z powodu moich osobistych, że się opiekuję rodzicami starszymi, nie chciałem jechać pociągiem tyle czasu i jednak teraz uważam bardzo na siebie. Nawet wpadłem na pomysł, że już niedługo przestanę wychodzić z domu i sobie zrobię małą kwarantannę, taką, żeby mieć pewność, że jak pójdę do rodziców na Wigilię tutaj w Warszawie, to niczego im nie, po prostu nie przyniosę, że będę zdrowy. Na takim jestem etapie. No ale przede wszystkim życzę sobie, żebym mógł się we Wrocławiu pojawić, żebyśmy, bo to jest jedno z miast, gdzie ja najczęściej mam spotkania autorskie, naprawdę. Były lata, że miałem ciągle Wrocław i ciągle przychodzili czytelnicy, czytelniczki i ja miałem wrażenie, że mówię wciąż to, a się okazywało, że ciągle są ludzie. Więc chętnie bym znowu przyjechał i coś tam opowiadał, a i chętnie bym też o Wrocławiu napisał, zwłaszcza, że jeden z tytułowych reportaży w ogóle moich książkowych dzieje się we Wrocławiu, to muszę powiedzieć na koniec. Niedziela, która zdarzyła się w środę, ten tytuł mojej książki, to jest reportaż, który dzieje się cały we Wrocławiu. Zaczyna od sceny w tramwaju. Już nie pamiętam, jaki numer tramwaju, ale wiem, że ten tramwaj się zatrzymuje na ulicy Jedności, nie wiem, czy ona jeszcze jest. I pani krzyczy tam w tym tramwaju, oddam wam wszystko, tylko pozwólcie mi wrócić do pracy. I to jest właśnie mój wrocławski reportaż, także Wrocławowi tego nigdy nie zapomnę. Wrocław również. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. W elitarnym reżimie, w którym przyszło nam się spotkać. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi Mariuszowi Szczygłowi, który był gościem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu w tym trudnym dla wszystkich czasie. My panu też życzymy jak najczęstszych i jak najbezpieczniejszych wizyt we Wrocławiu i pewnie w imieniu nas wszystkich zaręczam, że czekamy i bez wątpliwości pojawimy się, jeżeli tylko pan do nas zawita. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego i miłego wieczoru życzę. Dziękujemy.